Można powiedzieć, że to w jego stylu, tak? No ale jednak trzeba ich przedstawić jeszcze. Tak więc... Zagrywający w tym momencie Olina. Zielony zerk, wygrywający poprzednią mapę. Dobrze mówię, wygrywający? Nie, to jest pierwszy finał, pierwszy mecz finału. A, pierwszy finał, o! To się pośpieszyłem. Awe ja. Tak więc, finałowe gry. Best of 3. Snokstar. Zaś po drugiej stronie minerałkowy Protoss Grave. Hype. No ale chyba myślę, że ta próbka zeskautuje tego, to co się tutaj będzie działo. No dokładnie. Jest jeszcze dobra pozycja, jeśli chodzi o Grave'a, z racji, że ma ten Gateway'a u siebie w mainie. Z pewnością tutaj Snokstar nie grał na tej mapie, więc być może nie chce jakoś tutaj się ładować w jakieś makro gry, midgame'y, ponieważ może nie znać jej na tyle. Ładny pylon ze strony Grave'a, uniemożliwiające ekspowanie, więc you może kupić construct additional pylon. No właśnie, tutaj zobaczymy, czy będzie... No powinien to dokończyć, ponieważ nie ma supply bloka, więc te zerglingi z pewnością nie zdążą zabić tamtego pylona. No i zobaczymy, czy będzie w stanie się tutaj wybronić Grave. Ale chyba będzie musiał zawolować probą, bo... Chociaż nie, zdąży się sprodukować. Jak najbardziej. Drugi również chronobustowany. Pylon ukończony. W trzeciej bazie również, więc tutaj Snokstar nie może robić żadnej ekspansji. Robi za to w bardzo bliskiej czwartej swojej bazie swojego hacza. No i wycofuje się oczywiście Snokstar. Jest oczywiście duża agresja ze strony, z jego strony, ale na szczęście została wybroniona. No oczywiście polecamy te rafle jednak na czacie, chłopaki tam, no dawać ognia. Ja też chcę kodzik. Ja też by mi się przydał, nie powiem. No ale tutaj mamy meczek. Grave utrzymał się, ma haczerkę, 200 minerałów zainwestowanych w dwa pylony. Z pewnością się opłaciło Grave'owi, ponieważ jest to dość późna ekspansja dla Snokstara. No a sam Protoss, mając już Mothershipa oraz Zelotę, będzie w stanie tutaj ogarnąć to wszystko. No jeszcze Adepka właśnie wyskoczyła z Gateway'a. No zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj coś jeszcze zrobić. Snokstar oczywiście. Grave traci tamte pylony, dogrywa sentry, zatem bardzo defensywnie, bardzo mądrze, ponieważ już mamy Evo Chamber, właśnie. Będą dropki. I bardzo ładnie ustawiono właśnie Overlordy do dropowania, więc tutaj może być bardzo, bardzo konkretny drop ze strony właśnie zwykłego zawodnika. No i... Centralnie! Dokładnie tak. Centralnie po prostu pylon. Dokładnie tak. Bardzo dobra defensywa od strony Grave'a aktualnie. Tak. Pewnością rzucając Photon Over Charge'a, zabije tego Overlorda zanim wrzuci cokolwiek. No mało tego, on od razu go aktywuje. Wow. Mindfuck so much. Nie ma żadnego dropowania, panie Snokstar. Nie ze mną te numery, można by powiedzieć Grave, rzucając tego Photon Over Charge'a na Pylona. Ale też spokojnie by było znaleźć tak naprawdę tą bazę. To on już za ringu. Dokładnie. Speed się jeszcze nie skończył, jest oczywiście zawolowana rampa. Dość dobrze postawione, że tak powiem, jednostki defensywnie, no ale tutaj za dużo tych jednak zerglingów, nie da rady tego obronić w żaden sposób. Powinien kancelować tą ekspansję, ponieważ już ma za mało życia, żeby ją później utrzymać. Niestety Grave traci tą bazę, no ale tutaj wyciąga kolejne dwie jednostki. Photon Overcharge może zostać rzucony i odpędzić te zerglingi, co jest bardzo istotne, bo tutaj są jeszcze dwie istotne jednostki dla Snokstara. Oczywiście dla Grave'a, tutaj jest dopiero Dropelord rzucony. Morfowany, więc tutaj może zadać jakieś konkretne obrażenia tym dropem. Ładny force field, znaczy no niekoniecznie dobry, bo tutaj nie stracił za dużo. Photon Overcharge ponownie być może zostać rzucony, dokładnie tak. Wydaje mi się jednakże, że jest to błąd. Oracle! No właśnie, jest Oracle, który będzie harasować. No i tutaj mamy 8 zerglingów w mainie Grave'a. Wydaje mi się, że ten właśnie Photon Overcharge rzucony nie był dobrą decyzją ze strony Grave'a. Ponieważ tutaj nie ma jak się wybronić. No i mamy tutaj snajpniętą chyba tą centrę, ponieważ tutaj zerglingi na pewno dogonią. Pas kolejny, baza jest snajpowana, to jest bolesne. Tak, dokładnie. Agresja po stronie Snokstara jest jak zawsze na wysokim poziomie. O, i jeszcze to dopuszczenie właśnie! O! Ogromna. No to jest chyba GG time tak naprawdę, panie Fertku. No dokładnie. Artosis Pylon wyłącza w tym momencie Gateway'a, no jeszcze oczywiście Stargate'a nie, ale mimo wszystko... Not this time, my friend. No tak, not this time.
Voidray coś może jeszcze zabić, ale nie za dużo, ponieważ jest tutaj zdecydowanie za dużo jednostek zergotkich typu Zergling, które oczywiście nie mają za dużo życia, no ale zadają ogromne obrażenia w linii ekonomii. 16 robotnic zginęło u Grave'a. I cały czas to rośnie, cały czas ta ilość rośnie. Bardzo źle postawiony pylon, to tak naprawdę nie dopełnia walla, no i kolejne straty są w minerałach zadawane. No, myślę, że mimo tych problemów, które miał właśnie Spoxa na początku w postaci utrudnienia ekspansywności Zerga, no to wyszedł obronną ręką z tego właśnie, zagrywając z tego powiedzmy 13 pula. Mhm, no dokładnie. Jest jeden problem oczywiście. O, tutaj właśnie ten Voidray może tutaj zabić 8 Zerglingów, co też czyni, no i zginęło 6 z nich. Więc to jest naprawdę fajne zwycięstwo ze strony Grave'a, znaczy Oracle tutaj zadaje kolejne obrażenia. Co jest najciekawsze, to, że Snoxter ma tylko i wyłącznie 4 robotnice więcej, więc tutaj być może Grave ekspując i utrzymując pozycję bardzo defensywną, będzie w stanie coś jeszcze tutaj osiągnąć. Bardzo agresywne starcie Snoxtera z Grave'em. Kolejny Overlord ginie, zatem kolejna inwestycja w Overlordy musi zaistnieć. Oracle wyciąga kolejne jednostki, mając już na swoim koncie bardzo dużo morderstw, no ale również ten Voidray ma, że tak powiem, killstreaka. No i Snoxstar, widząc, że już nic nie może zrobić, dorzuca się do produkcji ekonomii. Robotnic. Dokładnie tak. No i tyle to tak naprawdę wygląda. No mógłby nawet pokusić się o zaspływanie, co obawa się będzie za chwilę czynił. Chociaż nie. Myślałem, że ta dronka po prostu będzie właśnie szła eksplować sobie dalej. Czego brakuje w tym momencie u Snoxstara? Możliwości rozsiewu klipu. Połączenia chociażby naturala z pseudo naturalem. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. No ale tutaj widzimy, że jest ta ekspansja stawiana przez Grave'a. Otrzyma tą pozycję jeszcze przez troszeczkę. Ma oczywiście jeszcze jeden photo overcharge. Plus jeden na zerglingach się robi u Snoxstara, to też jest dość istotne. No i mamy, tak jak wspomniałeś, tą ekspansję. No i tutaj jedna robotnica, druga również zginęła. Queenka na szczęście przepędzi tego, tą brzydką Oracle. Wieszczka, tak? Czy to w polskiej wersji brzmi? Tak. Znaczy mówisz Oracle, jak się nazywa? Oracle, no. To jest wyrocznia. Wyrocznia? A no. Tak. Niczym z Matrixa. No kolejny Voidray w ogóle. Sióstr Wachowskich. Tak, dokładnie. No będzie atakował chyba Grave, chociaż nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Oczywiście ma trzy Voidraya, jeśli się nie mylę, więc to jest troszeczkę armii latającej, a tutaj tylko i wyłącznie dwie Queenki dostępne. No ale musi w jakiś sposób się wybronić przed ewentualną agresją swojej naturalnej ekspansji, ponieważ ma tylko i wyłącznie 6 robotnic tam, w tym miejscu, co pokazujesz. No i ale jest to również agresja, jak wspomniałem, od strony Grave'a. Zobaczymy, ile zostanie tutaj zabitych. Jest Prismatic Alignment włączony, niekoniecznie to działa na Zerlingach czy na Queenkach, no ale jest włączony. Ładniej to wygląda, jest bardziej agresywny ten Voidray. No i musi niestety uciec, zabijając jakieś tam ilości Zerlingów. Niezbyt duży, no ale jednak. Może tutaj oczywiście w jakiś sposób harasować haczerkę, no ale jest to na tyle, że tak powiem, nieopłacalne, że tak powiem, z tego, że musi po prostu podjąć decyzję o tym, czy jednak woli harasować tą ekonomię swojego oponenta, czy samemu zadać panowie, jakieś, mamy robot. Produkować jednostki. No, generalnie wydaje mi się, że tutaj będzie też Snoxstar dalej próbował wywierać presję, no i to może się tak naprawdę udać, aczkolwiek we will see. Wszystko zależy od force fieldów zagrywanych, no i piękny force field zagrany, tak naprawdę ta część zerglingów tak naprawdę kotłuje się na rampie, część po prostu próbuje coś tam ugrać, no i... Nope! No właśnie, piękny force field, jak wspomniałeś, tutaj uniemożliwił dotarcie do bazy Grave'a. No a później z kolei zrobił właśnie double pylona właśnie, żeby dołolować wszystko. Tak. Mimo wszystko, nie miał szansy tutaj na dotarcie do maina oponenta. No i Snoxstar, grając masę zerglingów, jakieś tam Queenki, na pewno będzie miał bardzo fajną kompozycję do walki z mniejszą ilością Protossa, no ale jeśli się okaże, że będzie ich troszeczkę więcej, tych jednostek technologicznych, będzie miał bardzo kiepską sytuację. Po raz kolejny mamy język ze strony właśnie Snoxstara w postaci Creep Spreadu. No czyżby przejście w Hydry? Znowu? No zobaczymy, to jest bardzo fajna sytuacja, jeśli chodzi oczywiście o atak na powietrze protoskie. No bo jednak Hydrajski chyba są najlepszą jednostką do tego, żeby walczyć z jednostkami powietrznymi Protossa.
No może Queen z Queenkami tutaj jak najbardziej można się kłócić, bo one są, mają troszeczkę większy zasięg, no ale jednak ten do obrażenia oraz ten czas zadawania obrażeń jest znacznie szybszy. Oj, czyżby próba podejścia do trzeciej bazy? No to byłaby bardzo, bardzo słuszna tak naprawdę. Zobaczymy, czy się uda, bo tutaj są dwa pylony, a są oczywiście na odrodze snajpowane. Jakieś tutaj Void Ray oraz centry atakują, tylko że jest tutaj zdecydowanie za mało. No i tutaj te centry mogą zginąć, co nie jest zbyt dobre dla Grave'a. No i snajpując pylona ostatnią obronę, tak naprawdę tej ekspansji musi oddać ją dla swojego przeciwnika. Tylko stracąc 100 minerałów na szczęście, kancelując tego Nexusa. Więc tutaj strata tylko 100 minerałów, ale to też jest strata timingu, który no chcielibyśmy już tak naprawdę powoli saturować tą trzecią bazę, stabilizować tą ekonomię. No i to mamy próbę właśnie podejścia samymi Queenami. Bardzo ładne transfuzje, jedna Queenka została już zniszczona, no i jest to dobre miejsce do walki. No tak, pewnie się tutaj ma dobrą, dużą przewagę ilościową w Smokser, no i jak najbardziej wyjaśnia chyba sytuację od swojego oponenta. Bardzo ładnie się broni jeszcze tutaj Grave Void Rayami z powietrza, do których nie mają dostępu Queenki jak na razie. No ale to jest zdecydowanie za mało do tego, żeby wytrzymać ten napływ zergowskiej chmary, no i jakieś zaloty warpowane. Zatem tutaj Smokstar wygrywa ten pierwszy mecz. No i jest to pierwsze zwycięstwo w tym całym best of five tego finału. No to już chyba Grave musi po prostu podnieść białą flagę niczym Francuzi. Och, wait. No i będzie się działo za chwilę. Mamy GG 1-0 dla Snokstara. No ładnie tutaj zagrał, zdecydowanie. Taka będzie kolejna mapka. Tutaj Snokstar zagrał bardzo tak nieciekawie. Że tak powiem, bardzo agresywnie. Więc tutaj dał radę, na szczęście. No i zobaczymy, jak on tutaj podejmie decyzję Grave o mapie. Być może jakąś bardziej popularną, na przykład Cactus Valley postawi, czyli kolonię kaktusów, tak? Czy coś takiego? Już nawet nie pamiętam, nie kojarzę. No w sumie... Mam angielską wersję... Angielską wersję, jeżeli chodzi właśnie o... napisy, więc... To jest Dolina Kaktusów. Pod tym kątem jest troszeczkę to zabawniej. Tak, także Grave wybiera mapę, czekamy na założenie i będziemy lecieć. Wani? A nie. Wani już nie ma. Aha, dobrze. Wani Hani już nie ma. Hania uciekła. Tak, pozdrawiam Rodzyna. O, oh, Hana. Jak oni chcą o Hanę, tak jak chcę skapsy Station. Jeżeli pamiętasz, to było złomowisko, pierwsza mapa z pierwszego sezonu, gdzie była bardzo bliska odległość lotna, że tak powiem. No. I miałeś, że tak powiem, w dwóch turach miałeś skałki, tak? Połączenie pomiędzy dwoma zawodnikami, a na samym dole, na godzinie powiedzmy siódmej, miałeś golda, nie? I trzeba było taki bumerang zrobić, taką fałkę. Już wiem, o co chodzi. No to była też mega ciekawa mapa. No chłopaki, dawać, to co w końcu, no Proxima. Panie Walker, Proxima. Pronto. Pronto Fagalto.
Okej, mam invite, możesz wbijać, być może już też jesteś. No, już jestem w lobby. Proxima Station. Grave również jest gotowy. Przynajmniej są w lobby. Razem ze Snookstarem. No i no, mamy. No, chłopaki są gotowi, także kolejną możemy giereczkę. No, tutaj naprawdę poziom jest całkiem dobry, bo chłopaki naprawdę byli w Grandmasterze w poprzednich sezonach i to wielokrotnie. Grave oczywiście powraca, że tak powiem, do łask. Jeszcze walczy o to awans do Grandmastera, ale był kiedyś. Snookstar oczywiście również był troszkę świeższy Grandmaster niż Grave. Znaczy, no, wydaje mi się, że Grave swego czasu po prostu też, jak część zawodników w Polsce, przestała zagrywać się w StarCrafta, chyba zmieniała tytuł, nie wiem, na POE. Pozdrawiamy Nercia. No ale dobra. 1 do 0. Snookstar. Kolejna mapa. Proxima Station. I w... na godzinie pierwszej. Minonaukowy Protoss Grave. Zaś na godzinie 7:00 czerwony zerk, niech zaczynający tym razem cheese'em Snookstar. No właśnie, mapa bardzo ciekawa. Można oczywiście tutaj skrócić dystans niszcząc skałki przy goldzie do swojego oponenta, no ale w takim etapie gry nie jest to zbyt, że tak powiem, korzystne, zbyt korzystne w takim etapie gry, bo oczywiście tutaj no, troszeczkę potrzeba jednostek do tego, żeby zniszczyć skałki powyżej 2000 hapsów. Tak. Pamiętamy, że tutaj jest, że tutaj mają jeszcze armory, więc tutaj zdecydowanie dłużej to trwa. No ale mamy standard aktualnie od Snookstara, bez świrowania. Chociaż niekoniecznie tutaj ta robotnica, że tak powiem, zawęża okręg do Spawning Pool'a, który jest naprawdę daleko wyciągnięty. No, jestem ciekaw, czy ma jakiś mind game tutaj chce zagrywać, bo jak wiesz najbardziej. Co? Takie postawienie Spawning Pool'a troszeczkę rozsiewa creepów, więc jest to zawsze troszeczkę łatwiej później rozsiać ten creep. Serio? Mhm. No, jest to taki trik jeszcze z czasów Brood War'a, bo w Brood War'ze nie było creep tumorów, więc się stawiało po prostu budynkami. Ale budynki po zergowskie naprawdę rozsiewają creep? Leciutko, nie tak dużo, ale tak. Aha, rozumiem. No ciekawe. No w każdym razie właśnie mamy ten Spawning Pool gotowy, prawie że. Poza oczywiście spinami, prawda? Tak, to na pewno, tego jestem pewien. A szkoda, taki las spinów, nie? Tak. Kradzież minerałów. Halo, policja, proszę przyjechać na Proxima Station. Protka ukradła minerały. No właśnie. Okej, zatem tutaj patrolowana oczywiście robotnica. Wszystko wyjaśnia, jeśli chodzi o trzecią bazę, w sensie wiedzę i ewentualny blok jej. No i zobaczymy, czy będzie w stanie coś tutaj uczynić. Ta pozycja Overlorda. Pozycja tego Overlorda! No, bardzo, bardzo korzystnie to wygląda. No mamy zagrywane Twilight Castle ze strony Grave'a. Trzecia baza już jest zagrywana. No, czy będzie jakiś dropik? Patrząc po tym, że jest Evo Chamber, bardzo możliwe. Bardzo, bardzo możliwe. Jest to ciekawe, tylko czy wyskautuje to Grave, bo z prawej strony oczywiście przepędza tego Overlorda, ale z lewej strony niekoniecznie to wszystko widzi. No ale Pyro tutaj jest. Czy to jest kurczę planetarka? To co widać na kamerze? No, można by powiedzieć taka, wiesz, taka z pierwszej technologii terańskiej, nie, jeszcze nie zaawansowanej. No antenkę ma, działka też ma jakieś, więc być może. Planetarka w skali 30 do 1, nie? Znaczy, no, 30 do 1, dokładnie, powiększone. Mothership poszukuje właśnie tutaj Overlorda, który mógłby być Drop Lordem. Ale jednak chyba nie będzie dropu.
No, wygląda to, że tak powiem, w miarę ogarnięte przez Grave'a, więc tutaj nie decyduje się na to. No ale wiadomo, już plus jeden jest w produkcji ponownie, że tak powiem, ponownie Zergling oraz Veilingi w produkcji. To jest dość istotne, z racji tego, że będzie miał przed sobą adeptki jako głównego rywala z Nokstar. No i jestem ciekaw, czy będzie w stanie jakoś to skontrować. Ma oczywiście jeszcze trzecią haczę z Nokstar, więc z pewnością utrzyma się znacznie dłużej przed swoim mainem, no ale zobaczymy, czy Grave będzie w jakiś sposób agresywnym graczem, ponieważ tutaj spotykając taką ilość Zerglingów będzie musiał podjąć decyzję o tym, czy atakować swojego oponenta, czy jednak troszeczkę się powstrzymać od tego. Oczywiście adeptki wychodzą z ukończonym upgrade'em, dwa Stargate'y, zatem podobny build order do Arta, no i zobaczymy, czy będzie w stanie coś tutaj uczynić, ponieważ stawia Nexusa, dwa Stargate'y w połowie gotowe. No i te adeptki, pięć adeptek, które oczywiście mogą tutaj namieszać, z tym, że jest tutaj bardzo dużo Zerglingów oraz Bailingów, które mogą, może to niekoniecznie dobrze wyglądać dla Grave'a. Oczywiście wysyła shady do tyłu, więc to jest bardzo fajna decyzja. No i tutaj Stoxa również nie pokazuje swoich Bailingów. Ale cancelował. Teraz właśnie, elegancką to sytuacją. Jest. Bailingi się teraz rolują, zatem super dobra decyzja ze strony Stoxara, no i wyjaśnia sytuację z tymi adeptkami. Recall nawet udało się zagrać, ponieważ Mothership tutaj doczłapał się do tej no, recall agresji. Dla jednej adeptki, czy ja wiem, czy to było takie cost effective, chociaż mamy podwójny Stargate, dwa Feniksy już w drodze. Nie wiem, czy będzie tak naprawdę dużo energii wystarczająco, żeby właśnie tutaj coś się wybronić. Czy te adeptki no. były w dobrym miejscu postawione? Chyba tylko tak defensywnie, bo one dokładnie. Później już to nie wyjdą. Nie wyjdą. Oczywiście pylon być może... Chociaż... A nie, jest. Jest wyjście. Jest tutaj. Adeptki, czy tak powiem, były na diecie, że tak powiem, po sylwestrowej, takie wiesz, noworoczne postanowienie o tym, żeby zrzucić parę kilogramów z UD. No i tak naprawdę tutaj Hydreliski jako follow-up do Last of Stara, bardzo dobry wybór, zatem Bailingi, Zerglingi oraz Hydreliski. Solidna kompozycja zergowska na ewentualną agresję w midgame'ie. Keep rolling. Nope. Ojejuś, bardzo dużo Bailingu tutaj może wybuchnąć jeszcze w jakichś konkretnych liniach minerałów ale jednak tutaj wyłamał się i wyłuskał po prostu. Tak, tutaj wybił ale się na wszystko 11 probek zostało zniszczonych, więc to też nie jest takie do tyłu. Dark Shrine w drodze. Czy zdawałeś sobie z tego sytuację w tym momencie Snowstar? No właśnie, sam jestem ciekaw. Chyba nie, chyba jednak nie widział tego. No ale w jaki sposób musi podjąć decyzję o tym, żeby widział Dark Shrine'a. A widział, no to super. Znaczy, generalnie i tak znaczy, musi się znaczy, widział kulkę. Bazach, nie? Widział kulkę, ale pytanie czy klikał. No, bo kulka Dark Shrine'a, że tak powiem, przypomina pylona tak naprawdę, no w sytuacji, wiesz, ewentualnych właśnie wyłączeń czy coś, to można pomyśleć, że to właśnie jest pylon, a nie Dark Shrine. No i mamy właśnie tą zabawę. No bardzo kiepski creep split, jeśli chodzi o Snokstara, nie skupia się na tym absolutnie w ogóle. Jeden Cryptomore puszczony, więc ponownie taki jeden języczek uwagi Cryptomore creepa będzie na tej mapie. No tutaj może wyłapać jakieś pojedyncze Hydreliski, ale musi na to uważać, ponieważ jego Feniksy są znacznie bardziej wartościowe w aktualnej sytuacji. No i ekspując Golda, Snokstar będzie w stanie jakoś utrzymać się troszeczkę dłużej ekonomicznie. Zobaczymy, czy będzie tutaj w stanie oczywiście jakieś Feniksy uciłać jednostkami, jednostki zergowskie, robotnicze, no ale tutaj ładuje się przez Cryptumor z Grave, no i widzi tak naprawdę kompozycję swojego oponenta i musi teraz podjąć decyzję o swojej kompozycji, która musi być wystarczająca na to, żeby zabić swojego oponenta, ponieważ tutaj Feniksy z pewnością dadzą radę na Hydreliskie, ale nic ponadto. Tutaj chyba był też lekka nadwyżka po stronie Grave'a, która no raczej się nie spłaci. Zostają są kolejne dwa gate'y, jest zrobione speed, szarża do zalotów. No i lekkie wyjście, lekka inicjatywa ze strony właśnie zergowego zawodnika. No zobaczymy, czy coś się uda tutaj wybuchnąć, połączyć tymi Bailingami. No ten Feniks raczej będzie zestrzelony, więc strata troszeczkę bolesna. Kolejny! Ach! Nope! Nie było snajped. No i teraz tak naprawdę lekko podejście. Tymi Bailingami mógł się połączyć właśnie z...
tutaj z darkami, co tak naprawdę te darki oddane za darmo, bym powiedział. No tak, dokładnie, tutaj troszeczkę donate, no ale mamy ogromną agresję ze strony Smokestara, bardzo dużo federalistów może tutaj dużo namieszać, bo nie ma tak naprawdę żadnej obrony Grave, no i zabijając Mothershipcora wyjaśnia sytuację w naturalu protoskim, no i wygrywa drugi mecz, bardzo, bardzo zdecydowanie, szczerze mówiąc. Tak, o ile na pierwszym meczu to Grave miał tą inicjatywę przez długi, długi okres czasu, przez to, że blokował właśnie ekspansywność zergową, tak teraz w tym momencie wydaje mi się, że Snokster pokazał swoje pazurki. O, ładnie tutaj zagra, naprawdę. Podobnie małe eko, ale jak najbardziej było to zrozumiałe, bardzo agresywna rozgrywka. No i to jest bardzo fajny styl, dający sukces w zwycięstwie dla zergowskiego gracza. Dalej mamy jeszcze możliwość wygrania kodu na Alaraka do koopów, więc zawsze, zawsze na propsie. No, póki finał trwa, to jeszcze nie ma losowania, więc warto się zapisywać. Zapraszam bardzo serdecznie. Dokładnie tak. Raffle nie boli na czacie. Blizon. Raffle rządzi, raffle radzi. Raffle nigdy nie zaradzi. Nie wiem. Smutek mnie ogarnął, nie możemy brać udziału. Zapytałem się właśnie Walkera. Nie, no nie, raczej nigdy się nie, moderatorów nie bierze pod uwagę. Dobra, mapka gotowa. Okej, to już w takim razie wbijam po tobie. Zaś Nercio gra z Showtime'em na IEM-ie. No, pierwszy meczek niestety przegrał. Bez GG w ogóle wyszedł Nercio z poprzedniego meczu. Nie widzę, żebyś był w lobby. No, ty nie jesteś w lobby, z tego co widzę jeszcze. No, właśnie mówię, ale nie widzę, żeby... Nie ma ci na quick join, nie? Aha. Aha, Battle.net. Okej. Okay. No, Battle.net rządzi, nie? Blizzard, connecting people. Jak na razie disconnecting. Tak. Achievement Survives has been restored. Dobra, lecimy. Ostatni meczek prawdopodobnie. Znaczy ostatnia mapa, bo mecz na pewno. Mam nadzieję, że Snokestar był ready, jak kliknąłem gotów. Potem nie było na mnie. Dokładnie. Zobaczymy po 13 pulu. Otóż to. Nie! Dobra, Snokestar jest, żyje. He's alive! He's alive!
No dawaj Nike, przestawiaj ziom. No już, musiałem ustawić wszystko, yo. Co to ustawianie, szybko. Tak więc, mapa Honor Ground. Honorowe ziemie, bądź święte ziemie. Snockstar zaczynający 13-13. W lewym dolnym rogu, zaś w prawym dolnym rogu Protoss o minerałkowym kolorze, który musi nas wygrać kolejne dwie mapy, żeby wygrać finał dzisiejszego kwalifikacji Legacy of the Beast Zone. No i tu mamy lecącego Overlorda w poprawną pozycję, więc tutaj Snockstar będzie idealnie wiedział, gdzie uderzyć, jak uderzyć, by zabić. Dokładnie, no 14-14 tutaj tylko i w oczy, to jest taki mocny prawy, prosty, ponieważ tutaj jeśli zostanie użyty unik od Grave'a, może być bardzo, bardzo ciężko. Znaczy powiem ci, że nawet ciężko tutaj zagrać z pozytywnym sukcesem na tej mapie, ponieważ rampa może jest troszeczkę szersza, że tak powiem, ale jest znacznie bezpieczniejsza ekspansja, więc tutaj jeśli nie uda się Grave'owi zawolować tej rampy dość skutecznie, w miarę szybko, może być bardzo, bardzo ciężko, ale jeśli to się uda, to Snockstar będzie na bardzo dużym deficycie ekonomicznym. O kozla, no. Scout Kappa. Dokładnie tak. No niestety, ale póki co Snockstar też nie trafia tak naprawdę. No. I tam mina w tym momencie Snockstara wylatującego. No jeszcze, właśnie, jeszcze Snockstar leci tam z Erbingami, będąc pewny, że tam jest jego przeciwnik. No ciekawie to wygląda. A i właśnie teraz się cofa, oczywiście zaraz już ma bardzo dobrą decyzję, sytuację do tego, do obrony. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj coś ogarnąć. Ma supply blocka, niestety, to jest duża strata dla Grave'a. No i zobaczymy, czy kolejne pylony powinny tutaj powstawać. Kolejne się właśnie zmorfował, więc... Bo powinny. Właśnie się tutaj warpował właśnie pylon. No troszeczkę ta nietrafiona właśnie decyzja, prawda? Próba zagryzienia w tym momencie oczywiście gatewaya jest zawsze spoko. No już w momencie ten zalot niewiele będzie w stanie zrobić. Otóż to, adeptka się oczywiście zwarpuje, ale to będzie tak naprawdę na tyle. No ale wystarczająco, oczywiście Drop Lord już jest gotowy, można powiedzieć, znaczy zaczyna się być gotowym, ponieważ Evo Chamber zostało ukończone. No i zobaczymy, czy Grave na tyle się uda wybronić to, nie tracąc ponadto jakiejś specjalnej jednostek. Mamy oczywiście robotnicę oraz Zelota, który będzie tutaj patrolował, widzi to wszystko. Grave oczywiście standard, zawolowany tak naprawdę jeszcze tutaj ten jeden z Erbingów zajmujący się pylonem, no ale nie może tak naprawdę za dużo jednostek tutaj wysłać Grave, no i decyduje się o tym, decyduje ten się... Ten jeden z Erbing! No właśnie mówiłem, właśnie, że został zapylonowany w tym momencie. No mind time ugrany, to na pewno. Tak właśnie, nie ma za dużo roboty Snockstar, chociaż teraz dorzucił kolejnych pieniędzy, zatem jest to sukces. Najważniejsze jest to, że właśnie w tym momencie się zaulował dosłownie, bym powiedział, że jakby utrzymał to zaulowanie, to już w tym momencie jest bezpieczne, bo nic nie zrobi. Nic nie jest w stanie w tym momencie zrobić. Dokładnie, jest pylon oczywiście aktywowany, znaczy może zostać aktywowany przy tym Dropper Lordzie. Natural troszeczkę atakowany dwoma zerlingami, zatem nic poważnego. Mamy Stargate'a, to jest super dobra informacja dla Grave'a. Jeszcze lepsza taka, że Snockstar to wyskautował. Chociaż niekoniecznie, no ale jednak. Już tak. Już wszystko widzi. Jedna robotnica jeszcze złapana. Całkiem niezły deal. No i Snockstar wydaje mi się, że powinien dorzucić kolejne Quinki i ekspansję oraz spokojnie dronować. To nic nie może się stać. No i po sporze, wszystkim. Prawda? Tak, dokładnie. Ach ty, Snockstarze jeden ty. No, wariat tutaj gra bardzo agresywnie, no ale na razie to mu się oczywiście opłaca. W sumie w każdej grze, jaką widziałem, grał bardzo agresywnie i mu się to opłaciło. Jakie problemy z matematyką okaże? Wiesz, Nike, kto się czubi? Ten się lubi, no. Chciał po prostu zebrać twoją tą... Atencję. Uwagę na sobie. Tak, dokładnie. No i mamy ekspansję oczywiście od Snockstara. Bardzo bezpieczna, szczerze mówiąc. Jest Void Ray od strony Grave'a. To też jest dość istotne. Void Ray.
Oracle oczywiście wpada w naturala, coś, nic tam nie uciuła, ponieważ jest queenka oraz nawet dwie queenki, więc spokojnie to ogarnia Snogstar, nie tracąc żadnej robotnicy. Jakiś tam haras, że tak powiem, właśnie przy przejściu, ale nic ponadto. No tutaj mocno odczarnięta. Ach, już wiem, o co chodzi Walkerowi. Aha, bo powiedziałem, aha, że Grave musi wygrać dwie mapy zamiast trzech, tak? Ola Boga. No widzisz, pilnują. Tak. Nieomylność musi być. Żeby szybciej mapy zaokonali, jak pilnują, to byłoby lepiej. Tak to jest. Nydus, tak, jeszcze tego dzisiaj nie mieliśmy oczywiście z strony. A Nydusa to już tak powiem dawno nie widziałem w ogóle w rozgrywkę tak naprawdę. O, bardziej kalafiory owszem, ale Nydusów? Ne. No co zrobić? Pędzi Link na szybkich nogach. No ładnie tutaj, ponownie tak powiem, ucieka Oracle dzięki Queenkom, no ale Nydus... Oracle nie widział Nydusa i to może być bardzo bolesne tak naprawdę. No Nydus będzie robiony tutaj w naturalu, no ale tu są dwa pylony, które mogą, że tak powiem, zostać aktywowane, tylko że czy Grave to wystarczająco szybko zauważy, nie widać jakiejkolwiek reakcji, no i to będzie strata tak naprawdę bazy oraz main, no dopiero reaguje na to, no i musi się wycofać, on jeszcze nie wie, gdzie jest ten Nydus. W tym momencie się dowiaduje, no i to jest zdecydowanie za późno. Musi uciekać Grave. No, bardzo niefortunna sytuacja dla Grave'a. Zerglingi próbują się wydostać, ale są zablokowane przez Queenki i więcej Zerglingów nie może się wydostać. Chociaż w tym momencie właśnie kanał został upuszczony, znaczy ten otwarty. No i tak naprawdę trzecia baza również ucierpiała, została kancelowana. No tutaj zdecydowanie tutaj wiedzie inicjatywę Prym. Nasz zergowy zawodnik, no i to może być GG time tak naprawdę po raz kolejny. No i chyba to będzie na tyle. To już jest chyba koniec tej pierwotnej rozgrywki, tej miasta unii zergowej. Dokładnie tak, tutaj masa zerglingów oraz 7 queenek wystarczy, w sumie 6 queenek wystarczy, żeby tutaj utrzymać swoją pozycję ofensywną. Snogstar oczywiście rozsiał creepa w naturalu, więc nie ma możliwości o ekspowaniu. Jego bazy są bezpieczne, nie ma żadnego harasu ze strony Grave'a, więc tutaj pomimo tego, że wybronił się w jakikolwiek sposób tutaj Grave ma za duże straty do tego, żeby kontynuować grę, więc to jest niestety już przegrana gra, no ale tutaj stara się jeszcze postawić, że tak powiem, jakiś opór. Fokusowany kolejny Void Ray, ładnie wymikrowany, ale niekoniecznie nie przetrwał, no i tutaj adepki dość kiepsko sobie radzą z Queenkami. Kariery miały być zagrywane, ale chyba ich zabrakło tak naprawdę w tym momencie, no i... Dobry that timing po prostu, milordzie, that timing, sir. Dokładnie, tutaj zagrał elegancko Snogstar, wykorzystując możliwości dropowania, można powiedzieć, takie kanałowe, jak najbardziej są bliższe prawdzie. Podkopy. Tak, podkopy, właśnie. I tutaj oczywiście przód został ciągle harasowany, ale nie rozumiem właśnie, dlaczego tutaj przód był harasowany, skoro ma możliwość produkcji, że tak powiem, znaczy wysyłania jednostek do maina swojego oponenta. No ciekawa sytuacja ze strony Snogstara, no ale tutaj już ma tą wygraną grę, mało tego. Panie i panowie, wychodzimy! Tak, tutaj została zagrana agresja, Hydralisk Den gotowy, no i tutaj zasięg oraz prędkość dla Hydralisków również w produkcji, zatem to wygląda super dobrze dla Snogstara, no i wydaje mi się tutaj, że spokojnie wygrywa ten mecz w tym momencie. No, liczę na to, że to jeszcze nie będzie tak naprawdę koniec, aczkolwiek no marne szanse, żeby teraz w tym momencie Grave powrócił do tej, zwłaszcza, że nie ma tak naprawdę możliwości ekspansji tak naprawdę, bo aktywny Cryptumor dalej jest. No właśnie, no nie ma jakby ściągnąć tak naprawdę, nie ma tutaj czy jest Oracle? Robo. No niby tak, dokładnie, może tutaj rzucić Revelation, ujawniając jednostki niewidzialne oraz budynki, zakopane, jeśli można tak nazwać. Bez kariery. No z pewnością Snogstar już się na tego szykuje, bo ma tutaj produkcji Hydraliski, więc już jest na to przygotowany z pewnością. Pomimo tego, że nie słyszał na pewno o tym buildzie Grave'a, ale może zadać ogromne obrażenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cóż za mindset. No i po raz kolejny, ekspansja zostanie skancelowana czy zniszczona? No ładnie tutaj, Force Field oczywiście kupiona ogromna ilość energii. No ale istnieje już, jeszcze troszeczkę potrwa.
No ale zaraz to będzie harasował znowu Snokstar. Nawet Hreliski daje do ataku, co może być błędem, bo tutaj mała ilość Hrelisków naprawdę może zostać rozniesiona, a potrzebuje dużej ilości do tego, żeby zabić kariery. Nawet Stasis Sword rzucony, ale to wszystko widział Snokstar, no i ładuje się do swojego oponenta. No i Photon Overcharge być może zostanie rzucony, niekoniecznie, to jest duży problem, bo mógłby tak naprawdę w mojej opinii to wybronić. Ma oczywiście dwa kariery, ale nic ponadto. Dwa sterowce. Tak, dokładnie. Miał być one base. No, pilnuję tego. No i jestem. Pogroził palcem, można powiedzieć, Snokstar. No. To jak jedna baza, to jedna baza, panie Protoss. Nie ekspujemy. No właśnie. Znowu cancel. No i teraz te właśnie puszczone interceptory giną natychmiastowo pod oporem 20 hydrolisków. Jest Oracle puszczana z Force Field, ale niestety tutaj robotnicy, zadając drobne obrażenia, nic ponadto nie robią. No i to jest GG. Ładnie tutaj zagrał Snokstar w trzech grach, zabijając Grave'a. Turbo agresywnie grał Snokstar, ale znając jego to